Zatrzymanie krążenia u niespełna rocznego dziecka w Gliwicach, o którym służby zostały zaalarmowane wczoraj wieczorem, na szczęście z pozytywnym zakończeniem. Mniej szczęścia miała roczna dziewczynka z Sosnowca, której niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Jak mówią ratownicy medyczni, to stosunkowo rzadkie przypadki, ale jak widać, sytuacje zagrożenia życia tak małego człowieka mają miejsce. Jak powinno się reagować w przypadku podejrzenia zatrzymania krążenia u niemowlaka i czy można temu zapobiec? Fatima Orlińska. Chwilę grozy przeżyli w Gliwicach rodzice niespełna rocznego dziecka, kiedy to w niedzielny wieczór nie dawało oznak życia. Dzięki szybkiej reakcji życie dziecka udało się uratować i dziś nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Z krótkiego komunikatu rzecznika szpitala, do którego trafiło niemowlę, wynika, że przyczyną mogły być problemy zdrowotne, których szpital nie komentuje. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja w takich sytuacjach ogranicza się do zabezpieczenia miejsca lądowania tej maszyny, aby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia dodatkowego. Tutaj z naszych ustaleń wynika, że dziecko niespełna roczne doznało z przyczyn endogennych, czyli po prostu jakaś choroba zatrzymania akcji oddechowej. Tutaj trwała reanimacja tego dziecka. Wszystko wskazuje, że po prostu jakieś nieszczęście spotkało to maleństwo i będzie oczywiście w dalszym ciągu leczone. Natomiast jeśli chodzi o sprawy kryminalne, żadnego tutaj wątku kryminalnego nie ma. Do równie niebezpiecznej sytuacji doszło zaledwie tydzień wcześniej w Sosnowcu. Nie żyje roczna dziewczynka. Prokuratura rejonowa w Sosnowcu wszczęła w tej sprawie śledztwo. Mamy wstępne opinię sekcyjną. Z opinii sekcyjnej niestety nie ustaliliśmy przyczyny zgonu, czy lekarze biegli nie ustalili przyczyny zgonu. Będą potrzebne kolejne badania, tak zwane badania histopatologiczne. Zabezpieczone zostały wycinki. W tym zakresie powołamy biegłego i będzie wydana opinia celem ustalenia przyczyny zgonu. Na chwilę obecną mamy wstępną opinię sekcyjną, z której zostało wykluczone jednoznacznie, że doszło do zaniedbań tak zwanych opiekuńczych, czy nie mamy też obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych na ciele dziecka. Ratownicy medyczni alarmują, by zwracać uwagę na otoczenie, w którym przebywa niemowlę, zwłaszcza podczas snu. Do zatrzymania krążenia u zdrowego dziecka dochodzi stosunkowo rzadko, a niebezpieczeństwo mogą stanowić na przykład pluszowe zabawki czy poduszki. Zdarza się, że zatrzymanie krążenia mogą poprzedzić niepokojące zachowania. Trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na oddech dziecka, trzeba zwracać uwagę, czy dziecko nie jest apatyczne. Rodzic czy ktoś bliski, kto zajmuje się tym dzieckiem, zna jego naturalne zachowanie i często zmiana tego zachowania świadczy o tym, że dzieje się coś zdrowotnego nie tak. I to nie tylko u dzieci małych, ale też u młodych ludzi. Mniej więcej 1 do 2 wyjazdów miesięcznie zespołów ratownictwa medycznego to są wyjazdy właśnie do nagłego zatrzymania krążenia u dzieci. W większości przypadków są to niestety zewnętrzne czynniki. Należy pamiętać, że w każdym takim przypadku liczą się dosłownie sekundy. Dlatego medycy podkreślają, że bezwarunkowo próbę udzielenia pierwszej pomocy dziecku jeszcze przed przyjazdem pogotowia powinni podjąć domownicy bez względu na posiadane umiejętności.